Witam w kolejnej odsłonie serii Comixologos i tym razem mamy, jakby powiedzieć, bardzo spójną edycję, ponieważ są to cztery adaptacje komiksowe, czterech powieści, jedna bardzo znana, trzy mniej, ale także ze względu na adaptacje filmowo-serialowe u nas były lub są teraz dostrzegane. I tak zaczynamy od Patrii. Patria Comics, który wydał non-stop komiks Toniego Feizula na podstawie powieści Fernanda Aramburu. To ważne z tego też powodu, jak wspomniałem o tych serialach, to teraz, jeśli z tego tytułu się wziąłem, HBO właśnie serialową Patria przerobiło. To komiks dziejący się w Hiszpanii, gdzie mamy oczywiście kraj Basków, mamy Eta. I moment, w którym doszło do zawieszenia broni, który tak naprawdę rozpoczyna historię tego w tym komiksie, rozpoczyna historię dwóch rodzin, które właśnie z powodu ETA, terrorystycznej ugrupowania walczącego właśnie wolności osób pochodzenia baskijskich, właśnie tutaj jest najważniejsze. Zawieszenie broni, przypomnienie sobie o zabiciu przez terrorystów Ksaty, przepraszam, to nazwisko, imię męża i jednej z głównych bohaterek. I tak właśnie mamy ten rok 2011, gdzie dochodzi do tego zawieszenia i powracamy do lat 80. Jest to taka gigantyczna epopeja, zapewne też w wersji książkowej i serialowej. Komiks ma 304 strony, więc dość dużo jak na komiks. I jest on bardzo, bardzo skondensowany. Te 304 strony są przepełnione naprawdę informacjami, historią, tak naprawdę opowieścią. Wspomniałem, że te cztery komiksy to są adaptacje, więc wszystkie one będą się jednak opierały na bardzo dobrych lub dobrych opowieściach, albo też wybitnych. Wydaje mi się, że opowieść Patria Fernanda Aramburu jest niezwykłą powieścią. No, tutaj dodam, że Sonia Draga, czyli wydawnictwo Matka Non-Stop Comics, wydała powieść tą niezwykłą w wersji książkowej, a tu Patria wyszła właśnie jakiś czas temu, wydana przez Non-Stop Comics. Wracając do historii. Mamy tu właśnie starszą kobietę, która wspomina swojego męża. Nie wiemy do końca, z jakiego powodu zginął, z jakiej ręki. To wszystko się zostaje po kolei opowiedziane. Cała historia jej znajomych, przyjaciół, którzy się pokłócili, a później z powodu tragedii pod koniec właśnie ich żywota, jak można powiedzieć, znów się połączyli. Tak. Mamy pewną tendencję do fascynacji takich historii sag rodzinnych. Chociażby w filmie mamy Ojca Chrzestnego, obcy sferajny, właśnie w klimacie bardziej właśnie Ety. Też było kilka takich produkcji filmowych, telewizyjnych, chociażby o Ira. Ale tutaj właśnie wracając do historii Basków, to jest taka klasyczna saga właśnie rodzinna, gdzie są te rodziny, te kłótnie, te połączenia mniejsze lub większe. Fascynujące jest to, co fascynujące opowieść, tak? Trochę odległa, można powiedzieć, Hiszpania, ale jednak też, tak jak powiedzieć, każdy kraj ma swoje problemy, tak samo Hiszpanie mają swoje problemy od wielu, wielu lat. Jeszcze plus. Plus to oczywiście też warstwa wizualna, bardzo, bardzo przepełniona kadrami, wieloma kadrami na każdej ze stron. Jak mówię, to jest 304 strony komiksu. No, komiks jest troszkę mniej, bo tam są jeszcze szkice, opowieści, dlaczego Toni Feizula, pochodzący z Jugosławii, autor jednak ten komiks zaadoptował. Bo mieszka w Barcelonie, między innymi dlatego. No ale to jest szerzej odpowiedziane, że właśnie taka historia z powodu wojny w Jugosławii, a właśnie ETA to jakoś się łączy. No właśnie, wracając do terroryzmów i do historii Patrii. Fantastyczna komiks dla osób nie lubiących komiksów nawet, ale jest tu jeden wielki mankament, z którym niestety muszę powiedzieć, to jednak, to także w oryginale, tutaj też można zobaczyć, jednak czcionka i liternictwo.
Niestety komiks ten ma taką tendencję do czarnych, niedużych liter pojawiających się na brązowo-zielonych tłach, które są niewidoczne i ludzie powiedzmy w pewnym wieku mają ślepotę. Nie to, że jestem ślepy, nie noszę okularów, nie muszę, ale jednak trochę męczy wzrok ta czcionka, ten sposób zaprezentowania tekstu w tym komiksie, a jednak tekst jest ważny, bo to jest to jednak adaptacja powieści. Więc ten minus, tutaj nawet ładnie to wygląda na planszy, ale naprawdę często jest to tak niedoczytelne, że trzeba sobie patrzeć tak z bliska, żeby jednak tą czcionkę nie, bardzo małą w stosunku do grubości stron, no ale mówię, w oryginale, jak widać, widziałem, też tak było. No cóż, trzeba się namęczyć, żeby przeczytać Patrię. Nie jest to łatwa, przyjemna lektura. Jest to wciągająca opowieść, jest to interesująca historia, interesująca saga rodzinna z Eta w tle, z bronią, z terrorystami, właśnie z taką klątwą rodzinną, można powiedzieć również. Więc te takie klasyczne schematy rodzinne są tutaj, ale to też bardzo dobrze jest to zaprezentowane, tak? Chociażby, nie wiem, dzieci, główne bohaterów, które mają własne problemy, stoją po jednej, po drugiej stronie. No wiele tego tutaj jest, naprawdę jest to bardzo gęsta historia, opowieść, bardzo, bardzo też interesująca. No i muszę chyba obejrzeć ten serial na HBO, żeby przekonać się, czy jest na tyle dobry, jak ta adaptacja komiksowa. Zobaczymy, jak z adaptacją filmową, a to już sobie poradzi. Naprawdę, wizualnie jest fenomenalnie, też jest bardzo ciekawie narracyjnie to wszystko opowiedziane, ale mówię, ta czcionka, która jest troszkę za mała, a często, o, tutaj widzicie, takie jakieś wiśniowe to jest, to naprawdę nie widać tego, a szkoda. No ale tak już sobie ktoś wymyślił. Przechodzimy do następnego komiksu. Nie da tak daleko, bo przechodzimy z Hiszpanii do Portugalii. Twierdzi Pereira, Pierre-Henry Gaumont na podstawie powieści Antonia Tabucciego. Twierdzi Pereira, historia dziejąca się w Portugalii w roku 1938 w reżimie portugalskim premiera Antoniego de Oliveira Salazara. O Salazarze wkrótce, bo mam też komiks o jego życiu, o tutaj od Timofa. Salazar i wkrótce o nim opowiem, ale nie dzisiaj, ale wkrótce, już niedługo, naprawdę. Tuż, tuż, może następnej edycji, właśnie sobie przypomniałem, że jeszcze muszę o tym komiksie powiedzieć. Ale wracając do Twierdzi Pereira, to też jest komiks na podstawie adaptacji książkowej i to też jest komiks, który dożywiał się filmu. Filmu autorstwa Roberta Faenzy. Nie widziałem, to jest przed już kilkunastu lat produkcja, więc no ciekawe. Patrzyłem na zdjęcia z tego filmu i troszkę inaczej bohater wygląda. A szkoda. Pereira to dość gruby dziennikarz, pracujący dla działu z jednych z katolickich gazet, piszący, chociażby tłumaczący dzieła wybitnych pisarzy, klasyków. I w pewnego dnia czyta fascynującą notkę, którą się okazuje jest autorem pewien młody chłopak. Postanawia spotkać się z nim, porozmawiać i z tego powodu też poznaje świat właśnie rewolucji, pewnych myśli rewolucyjnych, właśnie antysalazarowskich, a także spotyka piękną młodą dziewczynę, która spotyka się właśnie z tym oto chłopcem i postanawia im troszkę pomóc, a z drugiej strony, jakby powiedzieć, odżywa, ponieważ od wielu, wielu lat nasz bohater przechodzi traumy z powodu śmierci swojej żony. Także to, ta tusza to też jest w pewien sposób, o, tutaj pięknie widać tą tuszę, pewne jego dołowanie, tak, że picie lemoniady, tak, on jest fascynatem lemoniady, gdzie pije pół szlanki cukru, pół szlanki lemoniady, więc z tego powodu ma problemy zdrowotne. No ale problemy to nie jedyne jego problemy w życiu.
życiu właśnie, przez całe życie, można powiedzieć, do tego momentu napotkania tego młodziana, przechodzi gdzieś obok problemów politycznych. Nawet jeden z księży, którym tam go zna, opowiada, że w ogóle żyje poza światem właśnie, zamknięty w tej swojej klatce, tłumaczy literaturę, pracuje dla dziennika i w domu rozmawia z portretem swojej zmarłej żony. To jest taki początek historii thrillera politycznego, jak wspomniałem, w reżimie Salazara, rok 38. Bardzo podoba mi się ta forma ilustracyjna. Jest ona może troszkę zbyt ironiczna często. Nie jest ona taka, nie jest to kreska autentyczna, jest to kreska właśnie taka komiksowa, która nadaje chociażby do produkcji i o innej tematyce, ale to bardzo sprawnie koegzystuje właśnie z treścią. I teraz jeszcze dodam coś, o czym nie powiedziałem. Twierdzi Pereira, wydawnictwo Mucha, wydane w roku bodajże 2018 i 2019, bo to już jednak komiks sprzed 18, sprzed prawie, no, sprzed 3 lat, ale warto do niego wrócić. I to też jest fajne, że wydawnictwo Mucha, które jednak specjalizuje się w komiksach o superbohaterach, od czasu do czasu uderzy właśnie taką propozycją. Bardzo rzadko, ale jednak czasem uderzy. I tutaj właśnie ten komiks Włocha, tutaj też trzeba dodać, Antonio Tabucci, o Portugalii, o właśnie zderzeniu dwóch światopoglądów, rewolucji i inteligencji, można powiedzieć, tak. To wszystko spaja się w jednej opowieści. Tak twierdzi Pereira, tak, tak twierdzi Pereira, to jest jedno z początków zawsze zdań, o których tam Włochach też opowiada, narrator raczej opowiada o naszym bohaterze. Jak wspomniałem, problemy zdrowotne powodują, że idzie do pewnej sanatorium, tam spotka też jednego następnego filozofa, medyka, który pokazuje mu pewne nowe ścieżki interpretacji życia, rewolucji, tak? Jak powinno się żyć, jak się nie tłamić tego świata. No i to też jest bardzo smutne i bardzo taki thrillerowy zakończenie. Nie będę opowiadał o czym, jak się kończy ten komiks, ale naprawdę też takie dramatyczne zakończenie, mocne bardzo, które też właśnie trochę kontrastuje z tą początkiem, z tej historii, która wydaje się błahą historią na początku, później dość przewidywalną, a wcale taka do końca nie jest. Twierdzi Pereira, Pierre Henry Gaumont, wydawnictwo Mucha, na podstawie powieści Antoniego Tabuciego, który też był zekranizowany. Lecimy dalej, bo się rozgadałem, już jest 12 minut, 13 minuta, a mamy jeszcze dwa komiksy. Złoty Berlin. Złoty Berlin to kolejna propozycja, kolejna adaptacja Arne Inch na podstawie powieści Volkera Kutschera. Tym razem przenosimy się do Niemiec z roku 29, czyli 9 lat wcześniej. Berlin, lata 30, koniec lat 20, początek lat 30, tak można powiedzieć. Berlin, 224 strony. Czarny, bały komiks od wydawnictwa Marginesy. Tutaj wydawnictwo Marginesy jest jednym z specjalizujących się właśnie wydawnictw, które opowiada o adaptacji, gdzie są dużo adaptacji książkowych, ale jeśli oglądaliście podsumowanie roku, które prowadziłem w Domu Literatury, to się dowiedzieliście o tym, jak się skojarzy wydawnictwo Marginesy, przepraszam, Marginesy, wkrótce może komiksów już nie wydawać, więc taki krótki strzał dwuletni okazuje się, że może mieć dość smutne zakończenie, ale wracamy do złotego Berlina. Złoty Berlin, rok 29, komisarz Geron Rathe z powodów dyscyplinarnych, a tak naprawdę zastrzelenia syna bardzo bogatego mężczyzny z kolonii, wyjeżdża do Berlina i tam dzięki znajomościom ojca przenosi się do wydziału obyczajowego. Ale oczywiście on w obyczajowce nie chce za bardzo drążyć, zajmować się pornografią, obscenicznymi scenami, z hackami jakimiś, więc plątuje się w pewną historię morderstwa i wraz z nim równolegle jest też pewna pracownica wydziału właśnie z policji próbuje to rozwiązać. Razem w pewnym momencie dochodzą do pewnych wspólnych wniosków i tak oto dostajemy
thriller klasyczny noir, który zainspirował powstanie najdroższego serialu w historii niemieckiego przemysłu filmowego. Czyli kolejna komiks, kolejna adaptacja filmowa, która została jednak również w pewien sposób zekranizowana. Gothic Berlin, jak to jest, mówię, klasyczny kryminał noir, taki klimat właśnie lata 20, czyli Berlin, który był na piedestale świata w ogóle. Berlin, niesamowite miasto i dla mężczyzny, który przyjeżdża z kolonii, to też jest taka fascynacja, która tygiel kulturowy, tak? W Berlinie mamy Rosjan, mamy Żydów, mamy Niemców, mamy też inne nacje, które gdzieś tam w tym tyglu żyją. Ten świat fascynujący, tak? On z obyczajówki, więc pojawia się w różnych lokalach. No, a poza tym jest to dość interesująco zaprezentowany kryminał, pokazujący, że także w policji, co to jest truizm oczywiście, że w policji również pojawiają się no, źli ludzie, którzy mają własne interesy. Cała historia jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż się wydaje na początku. Wszystko mamy właśnie, jak mówię, no, przychodzi mężczyzna do obyczajówki, tam mieszka zamiast jakiegoś Rosjanina, zostaje pomylony. Później okazuje się, że wyłowiono zwłoki z jakiegoś samochodu z rzeki i zaczyna się tak naprawdę cała historia. Jest kilka takich wątków, które się łączą bardzo inteligentnie, więc to jest taki, mówię, klasyczny kryminał, thriller, noir, czarno-biały w dodatku, prawda? Więc to wszystko pasuje, tak? Berlin jako sceneria też różnie pasuje w tej opowieści. No i bardzo sprawnie został ten komiks zrealizowany. A w tle jest oczywiście złoto carskie z Rosji carskiej. Wszystko na 224 stronach. No, złoty Berlin, tak. Złoto i Berlin. Coś fascynującego. Naprawdę ciekawe, jeśli chodzi o taki wątek kryminalny, sensacyjny, ale także klasyczny, bardzo klasyczny komiks. No i na zakończenie mamy bardzo, bardzo, bardzo klasyczny komiks, raczej powieść. Rok 1984, George Orwell w adaptacji Fido Nesty, wydawnictwo Jaguar, które uraczało nas trzema adaptacjami rok temu. Była to adaptacja, Boże, zapomniałem, Zabić Drozda, tak? Harper Lee. Mieliśmy później adaptację Folwarku Zwierzęcego George'a Orwella i teraz mamy rok 1984, pod koniec roku wydany. O ile Zabić Drozda i rok 1984 polecam, to Folwark Zwierzęcy, opowiadałem już o tym komiksie, że to raczej ilustrowane kadry do tekstu. Tutaj też tak naprawdę Fido Nasty nie postanowił kombinować i wszystko to oparte jest na treści i książki, co jest nawet tutaj wspomniane w wstępie, więc to tekst jest zgodny z oryginałem powieści George'a Orwella. Fakt, że w Polsce, ze względu na to, że 1984 jest już w wolnej domenie, więc został teraz przetłumaczony i teraz mamy wielkiego brata, starszego brata, ale to jeszcze mamy wersję z wielkim bratem. Od strony ilustracyjnej, znaczy ogólnie można powiedzieć, że Fido Nasty, no, uderzył w dzieło totalne, jedno z najważniejszych powieści XX wieku, prawda? O której słyszał wszyscy, każdy słyszał. Była też wersja filmowa, oczywiście, jak się mamy dzień z filmem. Nie tylko. W ogóle w roku chyba bodajże 2019 powstało 5 czy 6 adaptacji komiksowych i tą jedną z nich właśnie mamy tutaj teraz od wydawnictwa Jaguar, więc dużo tego jest. I wydaje mi się, że sprawnie, bo to najważniejsze na sprawność wizualną, tak? Na sprawnością wizualną. Fido Nasty w odróżnieniu od autora Folwarku Zwierzęcego nie kombinował i wydał jednak klasyczny komiks, taki bardzo szarych tonacji, tutaj widzicie, taka przybrudzona. To jest brąz, szarość, czerwień, no ciągle tego pełno tego jest na każdej stronie. Jest dość dużo kadrów, dużo tekstu, ale to wszystko jest na tyle czytelnie skonstruowane, że to się bardzo przyjemnie czyta, więc nie jest to coś, co się nie udało. To jest komiks, który się udał. Rok 1984. W wersji takiej jest bardzo ciekawą propozycją, alternatywą. Oczywiście warto sam książkę przeczytać i później przeczytać komiks i pomyśleć nad tym, czy nasza wyobraźnia była taka sama wyobraźnia jak wyobraźnia Fido Nasty, bo tak naprawdę na oparciu o jego wyobraźnię mamy ten komiks. Tak, a nie inaczej zaprezentowany. Mamy tu awangardowych rysunków, mam tu eksperymenty, mam tu klasykę.
komiks prezentujący od A do Z w skróconej nieco wersji Orwella. I myślę, że dużo młodzieży, która będzie uznawała, nie wiem, czy jeszcze rok 1904 jest lektura, bo samych czasów nawet chyba też nie było, bo było folwark zwierzęcy na pewno był, a 84 był dla chętnych. Więc, no, ale myślę, że młodzież może bez problemu sięgnąć, a starsze osoby, które już nie chcą czytać po raz kolejny książki, mogą się zapoznać z tym komiksem, bo to jest fajna alternatywa, mówię, alternatywa z wyobraźni Fidonesti, która jest dość... Dobrze, sprawnie wszystko zostało skonstruowane i fabularnie jest wszystko, nie ma tutaj jakichś potknięć jakichś. Wszystko, jak mówiłem, jest od A do Z bardzo sprytnie i przyjemnie zaprezentowane. I teraz kończymy dzisiejszy odcinek, powracając do tego, co już było. Czyli zaczynamy od Patrii. Gdzieś tutaj mi spadła Patria. Tu mam. A, Patria. Wydaliśmy to komiks Toni Fejzula na podstawie powieści Fernanda Aramburu. Teraz mamy serial w HBO Go. Taka saga od lat 80. do 2011 roku o dwóch rodzinach. W tle Eta, w tle wojna, w tle śmierć męża z jednych bohaterek. Naprawdę fascynujący, bardzo gęsty, bardzo ciężki, a bardzo ładnie zilustrowany komiks, który ma problem z czcionką, która jest czasem w ogóle za mała. Ale jest też czasami niestety nieczytelna. Druga propozycja to Twierdzi Pereira. To jest troszkę starszy komiks sprzed 3 lat, Zdejstwo Mucha, który nie specjalizuje się jednak w tego typu publikacjach, a jest to publikacja bardzo interesująca na podstawie powieści Antoniego Tabucciego. Tym razem mamy rok 38, Portugalia. Mamy sympatycznego pana Pereira, który pracuje w dzienniku, w dziale kulturalnym, tłumaczy klasyków i w pewnym momencie spotyka młodzieńca, który ma w ogóle inne poglądy na życie, a także jego dziewczynę, którą też się w pewnym momencie zaczyna fascynować. I tak ponownie Pereira postanawia żyć, bo od czasu śmierci żony raczej to nie jest życie, a wegetacja. I picie lemoniady. Dalej, Złoty Berlin. Złoty Berlin, Arn Insk, na podstawie powieści Volkera Kutschera, wydaństwo Marginesy, taki klasyczny noir, przenosimy się do roku 29 do Niemiec, do Berlina, spotykamy obyczajówkę, w której komisarz Geronrat się znajduje, ale no, chciałby być kimś więcej, no, myśli o Wydziale Zabójstw i tam widzi swoją przyszłość. Bardzo taki gęsty, klasyczny noir kryminalny w wykonaniu na podstawie Volkera Kutschera. I na koniec klasyka w nowym wydaniu, czyli George Orwell, rok 1984, wydaństwo Jaguar, Fidonesti, skrócona wersja roku 1984, adaptacja komiksowa od A do Z, to jest tekst z Orwella, nie ma nic dodanego, tylko jest po prostu zaadaptowane. Taki klasyczny, bardzo wizualnie klasyczny komiks. Bardzo sprawnie się czyta. W szarzyźnie, w brązu. Wszystko to skumulowane. Naprawdę fajnie zaprezentowane. I to wszystko w tym tygodniu. A w przyszłym odcinku, który też będzie w tym tygodniu, tylko będzie, że tak powiem, dzień przesunięcia. Bo będziemy, ten będzie w czwartek, a następny będzie w sobotę. Kolejne 4 propozycje, kolejne komiksy i widzimy się już wkrótce.